Hej, cześć, witajcie! Jest to 10 odcinek serii Żużlowe podsumowanie weekendu. Dzisiaj omawiamy razem 6 spotkań z PG Ekstraligi oraz eWinner pierwszej ligi żużlowej. Zapraszam oczywiście na moje konto na Instagramie oraz na stronę na Facebooku. Wszystko macie w opisie. Bez przedłużania, lecimy! W piątek Growth Rybnik na własnym terenie pokonał Jaskółki z Tarnowa 55-35. Rekiny po raz kolejny wygrywają u siebie. Liderami Rowu byli Rune Holta i Mikael Jebsen-Jensen. Oboje panowie wywalczyli po 14 punktów z bonusem. To oznacza także, że zrobili płatne komplety. W 4 startach maksimum punktów zdobył także Siergiej Łogaczow. Swój bieg nominowany oddał debiutantowi. Mowa tutaj o Leonie Flincie, który w swoich 2 pierwszych startach przywiózł 0. Dobrze także Mateusz Tudzież, który w biegu juniorskim zdobył 3. Unia Tarnów po raz kolejny miała dużo pecha. Po tym jak w poprzednim meczu kontuzji nabawili się Ernest Koza i Oskar Bober, to tym razem wypadł Nils Christian Iversen. Najwięcej punktów po stronie Jaskółek zdobyli Rohan Tangate i Dawid Lampard. Wywalczyli po 8 oczek, a Polak dorzucił jeszcze bonus. Jaskółki znajdują się dalej na dnie tabeli i nadal są bez żadnych punktów. W niedzielę Orzeł Łódź uległ zespołowi z Ostrowa Wielkopolskiego. Drużyna Mariusza Staszewskiego zwyciężyła na wyjeździe 46-44. Świetna postawa 3 zawodników pozwoliła na wygraną. Oczywiście mowa o Grzegorzu Walasku, Tomaszu Gapińskim i Patryku Hansenie. To oni wcielili się w rolę liderów, a nie Oliver Berton czy Nikolaj Klint. W 15 wyścigu ostrowianie musieli wygrać 5-1, żeby zwyciężyć mecz i Grzegorz Walasek z Tomaszem Gapińskim tego dokonali. Wyjątkowo słabszą postawę zaprezentowali juniorzy, którzy wywalczyli 3 punkty z bonusem. W barwach Orła najskuteczniejszy był Luke Becker. Amerykanin wywalczył 11 oczek. 9 punktów dorzucił Norbert Kościół. Dobrze po raz kolejny zaprezentował się Mateusz Dul. Junior Orła Łódź wywalczył 5 oczek z bonusem. Biało-czerwoni kolejnym zwycięstwem zapewniają sobie coraz mocniej playoffy. W poniedziałek niespodziewanie Celfa z Wilki Krosno uległy Zdunek Wybrzeżowi Gdańsk 44-46. Ekipa Eryka Jóźwiaka pokazała moc na wyjeździe i nareszcie każdy w drużynie pojechał. Głównym liderem był Wiktor Kułakow z 11 oczkami. 8 punktów z bonusem dorzucił Jakub Jamruk. Rasmus Jensen i Michał Gruchalski zdobyli po 7 oczek. Wyrównana formacja seniorska pozwoliła na zwycięstwo. Juniorzy także nie zawiedli. Przywieźli 5-1 w biegu młodzieżowym. Swojej szansy na występ nie otrzymał Lukas Finhage. W barwach gospodarzy najwięcej punktów wywalczył Andrzej Lebiediew. W 6 startach zdobył 14 oczek. 13 punktów z bonusem dorzucił Wacław Milik. Zawiedli juniorzy, którzy nie przywieźli żadnego przeciwnika za plecami. Mateusz Szczepaniak także słabo, tylko z 4 punktami, 2 bonusami. Tak prezentuje się tabela eWinner pierwszej ligi żużlowej. W pierwszym piątkowym meczu PG Ekstraligi Betard Sparta Wrocław pewnie zwyciężyła w Toruniu 54-36. W barwach gości płatny komplet punktów wykręcił Maciej Janowski. Medzik po raz kolejny prezentuje swoją świetną formę w tym sezonie. Artiom Łaguta także był o krok od kompletu, lecz w ostatnim starcie przywiózł 1. Dwucyfrówkę dorzucił jeszcze Tai Ufinden. Swojej szansy w tym spotkaniu nie otrzymał Mateusz Panicz z pozycji rezerwowego. W barwach Aniołów najlepiej Paweł Przedpełski. I to tylko on zdobył dwucyfrówkę. Zawiedli z całą pewnością bracia Holderowie. Słabo także Karol Żupiński, który w 2 startach nie przywiózł żadnego przeciwnika. Lepsze zawody młodego Krzysztofa Lewandowskiego. W barwach eWinner Apatora szansy nie odczuwał Kamil Marciniec. W drugim piątkowym spotkaniu Fogo Unia Leszno wygrała u siebie z Eltrok z Włókniarzem Częstochowa 47-43. Byki zgarnęły w 2 meczu 5 punktów, ponieważ na początku sezonu zwyciężyli także na wyjeździe. W barwach Fogo Unii liderem był Janusz Kołodziej. Koldi w kolejnym meczu pokazuje się z naprawdę bardzo dobrej strony. 12 oczek z bonusem dorzucił Jason Doyle. Po raz kolejny słabo Piotr Pawlicki. Polski senior zdobył tyle samo punktów co Damian Ratajczak. Tym razem Kacper Pludra nie przyjął żadnego oczka. W barwach gości najlepiej Leon Macyn i Bartosz Smektała. Oboje zdobyli po 10 punktów, a Duńczyk dorzucił jeszcze bonus. Kacper Woryna w ostatnich spotkaniach pokazywał, że się odbudowuje, lecz tym razem nie wyszły mu zawody. Swoje szansy nie otrzymał Bartłomiej Kowalski. W bardzo ważnym spotkaniu, które może odegrać znaczącą rolę w kwestii utrzymania się w PG Ekstralidze, padł remis.
Zoleż, DPV Logistic, GKM Grudziądz nie dał rady zwyciężyć na własnym terenie z Marvis.pl Falubazem. Świetna forma Nickiego Pedersena nie wystarczyła. Duńczyk zdobył 14 punktów i było krok od kompletu punktów. Pokonał go tylko Matej Żagar. W barwach gospodarzy dobrze także Przemysław Pawlicki. Polski senior zdobył 9 punktów z bonusem. 8 oczek dorzucił Kenneth Bier. W barwach gości liderem był Matej Żagar. Zagraniczny senior nareszcie odnalazł odpowiednie ustawienia i odpalił. Wywalczył aż 14 punktów z 2 bonusami i był liderem Marvis.pl Falubazu. Dobrze także Patryk Dudek i Piotr Protasiewicz. Pierwszy z nich zdobył 13 oczek z bonusem, a drugi równe 10 punktów. Tak prezentuje się tabela PG Ekstraligi. Według mnie tytuł MVP weekendu należy się Matejowi Żagarowi. Słoweniec pokazał kibicom Marvis.pl Falubazu, że wraca na właściwe tory. Był liderem drużyny w meczu, który może przesądzić o utrzymaniu w PG Ekstralidze. Otrzymał także 6 startów i nie zawiódł Piotra Żyto. Tytuł niespodzianki weekendu ode mnie wędruje do Michała Gruchalskiego. Zawodnik U24 z Dunek Wybrzeża w spotkaniu z Telfa z Wilkami zdobył najwięcej punktów od początku sezonu. Łącznie przyniósł 7 oczek i to właśnie jego zdobyczy brakowało gdańszczanom w poprzednich spotkaniach. Najlepszy bieg weekendu według mnie to ostatni wyścig w spotkaniu Orła Łódź z Arget Malesa Ostrów. W nim para Grzegorz Walasek i Tomasz Gapiński zwyciężyła 5-1 i wyrwała gospodarzom 2 punkty. Od początku prowadził Norbert Kościuch, lecz doświadczeni zawodnicy biało-czerwonych uporali się z reprezentantem Orła. Zapraszam oczywiście wszystkich do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania ze swoimi sugestiami i odczuciami po kolejnym żużlowym weekendzie. Dziękuję za uwagę i słyszymy się za tydzień. Na razie, cześć!